Cześć, tu Marcin Zabolski. Zapraszam na kolejny odcinek vloga WRC News o sportach motorowych. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat karuzeli transferowej, jaka ostatnio pojawiła się w WRC, bo jak wiecie, Citroën wywalił ze swojego zespołu Chrisa Meeka, więc nie zobaczymy już charyzmatycznego brytyjskiego kierowcy na wspaniałych szutrowych trasach rajdowych Mistrzostw Świata. I to tak naprawdę okazja dla rywali francuskiego zespołu, aby uzyskać bardzo dobre wzmocnienie. Jak taki dzwonnik może być wzmocnieniem, zapewne pytacie. Po prostu Chris nie jest osobą odpowiednią do roli lidera zespołu, który tak naprawdę ma nie tylko wygrywać rajdy, ale też przywozić bardzo dużo punktów. U Brytyjczyka chyba jedna tylko z tych opcji wchodzi w grę i tak mi się wydaje, że gdyby wsiadł do takiego Hyundai'a numer 3, powiedzmy, to bez presji mógłby tak naprawdę się odrodzić, ta jego dojeżdżalność do mety byłaby większa. Więc może to jest dla niego i dla Hyundai'a właśnie bardzo dobra opcja. Meek ma to szczęście, że jest Brytyjczykiem, dlatego bardzo wpływowe media, takie jak brytyjski Autosport, szybko zaczęły robić mu dobry PR, krytykując decyzję Citroena, a jednocześnie wypytując szefów zespołów o, jakby powiedzmy, pozytywy Chrisa Meeka. No i szybko okazało się właśnie, że menedżer zespołu Hyundai'a, Alain Penas, bardzo w dobrym tonie wypowiada się o Chrisie Meeku, a on sam jeszcze zakręcił bardziej tą karuzelą, bo wydaje mi się, że jasno dał do zrozumienia, że Dani Sordo i Hayden Paddon mogą już spokojnie sobie szukać zespołu, nie są zainteresowani, aby dzielić między nimi samochód. To jest dla nich chyba taka kłopotliwa sprawa, no bo obaj mają kontrakty, ale wydaje się, że dostali wolną rękę i sam Alain Penas raczej wskazał właśnie jako rozwiązanie wolny fotel w Citroenie. To, czy Chris Meek pojawi się jeszcze w tym roku za kierownicą auta WRC, jest może mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Ostatnio na Twitterze wywiązała się dyskusja z oficjalnym profilem Dimaka, producenta opon, który tak naprawdę odrodził karierę Ojta Tanaka w WRC. No i na pytanie, czy byliby chętni, aby właśnie Chris pojechał w ich barwach, odpisali, że fajnie byłoby obronić ponownie zwycięstwo w rajdzie Wielkiej Brytanii, które to właśnie w poprzednim roku odnieśli z Elfynem Evansem. Także myślę, że tutaj kroi się już fajna, ciekawa opcja. Zresztą na pewno sam Chris Meek intensywnie pracuje nad tym, aby jak najszybciej wrócić za kierownicę auta WRC i tak naprawdę utrzeć nosa tym Francuzom. Najbliższe miesiące w WRC będą zatem teraz bardzo ciekawe i to nie tylko Chris Meek ma problem, ale tak naprawdę sam Citroen, ponieważ kogo oni mają teraz postawić na miejscu lidera ekipy? Ani Craig Breen, ani Mats Osberg to nie są kierowcy tego formatu, którzy będą seryjnie wygrywać rajdy. No dobra, jest na przykład ten Dani Sordo, tak? Załóżmy, że nastąpiłaby taka wymiana Hyundai'a z Citroenem, ale to też nie jest kaliber kierowcy, który tak naprawdę byłby dobrym liderem zespołu. Wydaje się, że Dani oczywiście ma w tym sezonie kapitalny sezon, bardzo dobre rajdy, zaliczył lepszy początek sezonu niż Andreas Mikkelsen. Niemniej jednak nie wydaje mi się, żeby to była właściwa decyzja. Tak samo nie oczekuję tego, że Hayden Paddon trafi do Citroena, chociaż to bardzo fajny, optymistycznie rokujący kierowca, ale jakoś nie chce mi się widzieć, że Francuzi na niego postawią. A z kolei wyciąganie z WRC2 Stefana Lefebvre'a, no to też chyba byłby jakiś strzał w stopę tak naprawdę. Także mają kłopot i zobaczymy, co się okaże. Oczywiście trwają nadal prace nad skuszeniem Sebastiana Loeba, nad porzuceniem rallycrossu albo jakimś połączeniem chociaż tego z WRC. Jednak on ostatnio przyznał, że ma wywalony tak naprawdę na stały powrót do WRC. Chociaż kto wie, czy to nie jest jakaś taka zagrywka przysłaniająca jakieś negocjacje. Dlatego, że Loeb może niekoniecznie chcieć trafić do
elektrycznego rallycrossu, który już za 2 lata wejdzie do Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. No ale tak naprawdę może faktycznie LEP nie wróci, ale przyjdzie do Citroena inny z dynastii rajdowych Sebastianów. Mowa o Ogierze oczywiście, bo on tak naprawdę, jak i inni kierowcy właśnie takiego pokroju, jak na przykład też LEP, mają swoją cenę, uważam. I gdyby skarbiec w Wersalu został trochę bardziej uchylony, no to myślę, że w końcu mogliby się na to przejście zdecydować. No, pytanie, jak bardzo zależy ekipie Citroena raz na danych kierowcach, dwa na w ogóle zaistnieniu poważnym w WRC. Tak jak mówiłem, najbliższe miesiące w WRC na pewno będą ciekawe i polecam Wam śledzić je na łamach nowej naszej strony z nowym designem WRC Motorsport and Beyond. Taki teraz mamy brand nowy dla internetowej wersji magazynu rajdowego WRC. Myślę, że powinna nowa stylizacja wam bardzo przypaść do gustu, bo chyba to jedna z najlepszych designersko rozwiązanych stron o motorsporcie. Myślę, że na pewno w Polsce. Może to trochę nieskromnie brzmi, ale tak naprawdę nam w redakcji bardzo się podoba ten projekt. Mam nadzieję, że Wam także. Zachęcam Was także do odwiedzania. Tam znajdziecie ciekawe newsy, skrupulatne analizy, mam nadzieję ciekawe felietony oraz wszystkie najważniejsze wydarzenia ze świata motorsportu, ale i nie tylko.